Anko, a cóż ty się tak dziwisz w niebo? Wiesz co, bo dzisiaj jest dzień dziwania się w niebo, ale muszę ci powiedzieć, że dzisiaj tak nieszczególnie akurat w tej naszej Brynnej smogu już co prawda nie ma, bo już się w plecach nie hajczy, ale pogoda nie za ciekawa jak to w kwietniu. Jeszcze aj śniegiem posuło w tym tygodniu, choć akurat Wielkanoc ugadałem, że będzie szumno. No właśnie, Wielkanoc, dzisiaj niedziela palmowa. Czyś ty, Działko, była już ze swoją palmą w kościele? Nie, jeszcze nie zdążyła, że to cię propudem jak już na gromadzę odcinek. Aha. A tyś była? Szykujesz? Ja byłam. Ale wiesz co, powiem ci, że ta nasza tradycja nie jest całkiem fajna, bo także stała z tą moją palmą i tak wszędzie są takie, wiesz, różowe, żółte, zielone. No ja taki miała taki. Takie sztuczne, czy co? No tak, no nie, no ja miała taką, wiesz, tradycyjną, taką tą naszą, zieloną. Kapkę gruszponku tam, że miała, wiesz, wszystko to, co ma być, nie? No ale tak naokoło to taki szumne, mówię ci, różowe. No wiesz co, bo to takie już jest, że ta tradycja się zmienia strasznie. No. I w zasadzie mnie to jest ciężko powiedzieć, czy to jest dobrze, czy źle. Po prostu tak, tradycje się zmieniają, ulegają różnym transformacjom. No i z tym się nic nie da zrobić. No, jedynie, co możemy zrobić, to pielęgnować tą starą tradycję, nie? Żeby te palmy były przede wszystkim żywe, żeby nie było tam nic sztucznego w nich. Żeby były te rośliny, to są zawsze zielone, jakiś gruszponek, jak godzesz, albo barwinek na przykład, co fajnie kwitnie już teraz o tej porze na fioletowo. A widzisz, mogła sobie taki barwinek wziąć. No ale kajak tu zasuło śniegiem, proszę cię. Zaś tak nie zasuło. Ja wczoraj musiała nazbierać całą wielką torbę barwinka, bo w Brynnej w Przytuli. Wczoraj robili takie palmy tradycyjne ze wszystkimi tymi roślinami i zielinami, które tam powinny być. No ale mieliście jakieś różowe, zielone, bo to taka moda teraz jest. No nie, były te tradycyjne takie palmy. Aha. Wiesz, zieleniorki pozbierały zieliny po lasach, po polach, co było trzeja. No i porobili takie prawdziwe palmy, także już nie mogłem doczekać sobie iść do tego kościoła i się podziwiać, jakie te palmy tam ludzie by. Haneczko, to też dobrze się tam podziwaj w tej Brennej, jako to u was je. Słuchaj, mi potem wszystko opowiesz. No u nas na pewno będzie szumnie. Mówiłem ci, że będzie szumnie, bo są to ostatnimi laty strasznie dbomy. A jak już tam je w tym skoczowie z tymi tradycjami, będzie tam co ciekawego? A, no Działko, to się wszystko zaczyna. Wielki tydzień to jest naprawdę bardzo ważny u nas. Powiem ci, Wielki Czwartek o północy, ja co roku chodzę nad Wisłę. No i tam jest takie tradycyjne obmywanie się w rzece, które co roku organizuje Towarzystwo Miłośników z Koczowa. No i cześć, w ciszy, w skupieniu. No i do tej zimnej wody tradycyjnie wejść. O północy przy głównym moście zawsze się to odbywa i mamy nadzieję, że będzie tak i tym razem. No, ja to w Beskidzie Śląskim też jest ta tradycja, ale ja zabyła porę roku i zaraz widać, jak o wyglądą. A ty chodzisz, że ty masz piękną cerę i ty tak szumnie wyglądasz, także musi to działać. To jest taka prawdziwa magia. No tak, jak się przyglądicie, to Haneczka też chodzi, tylko że się nie chce przyznać, bo to tak powinno się chodzić tradycyjnie, tak żeby cię, Haniu, nikt nie widział, nikt o tym nie wiedział. No i mamy potem takie piękne efekty. Ale to nie ma wszystko, słuchaj, bo my w Wielki Piątek stawiamy też na tarczówkę, no bo jak już w tej zimnej wodzie się wykąpiesz, no to kapkę by się trzeba było rozgrzać i to się tak mówi, że to jest taka ta tarczówka, tradycyjny gorzki napitek, który tak przypomina o tej męce chrystusowej. I jego się tak do naparsteczka, tak ociupinkę, to tak tyle, na lewo, no i się wypiją. A to jest ziołowe jaki, czy z czego to się robi? To jest z tataraku. To się słuchaj, o matko, tak, ja to nie słyszałam. To się zbiera, słuchaj, w stawach, w Pogórzu na przykład można takie miejsce znaleźć. Skoczowianie wiedzą, kaj są takie miejsca, gdzie można ten tatarak znaleźć, ale wam nie powiedzą na pewno, bo każdy to strzeże. Tej tajemnicy i tam ta tarczówka co roku się przygotowuje, no i Wielki Piątek się to pije. Tradycyjne takie wspólne kosztowanie tej tarczówki odbywa się zawsze po pochodzie z Judoszem. A żeś słyszała, co to jest? Ja o Judoszu, że chcesz tam słyszeć. O Judoszu, żeś słyszała, no bo my taką mamy tradycję też w Skoczowie, że się wymia to, co to, jest, to wszystko, co jest złe. No i Wielki Piątek Judosz chodzi po ulicach, wszystkie to zło zbiera, wychodzi punktualnie w połednie spod strażnicy OSP, słuchaj. No i chodzi ulicami Skoczowa. To, co złe, czego się trzeba pozbyć, to wszystko nam wymiato. Chodzi też w Wielką Sobotę, również w połednie. No a potem je polony i płonie, słuchaj, to zło.
już potem wszystko dobre, no i zaczynamy świętowanie. W Beskidzie Śląskim jeszcze był taki zwyk, co już dawno go nie kultywowali, ale w tym roku w Trójwsi Beskidzkiej się zdecydowali go odtworzyć i to był zwyczaj chodzenia morzan. Morzanny to były takie dziełuszki obliczone w odświętny strój górali śląskich, ale też, żeby im ciepło było, to owinięte takimi ćmawymi chustkami. Noszowały ze sobą słomianą lalkę i odwiedzały gospodarzy i dostawały za dobre słowo jajka albo jakiś drobny pieniążek, albo jakieś zeszyty do szkoły. Był to taki sposób wspomagania biednych rodzin. Morzanny musiały dostać od swoich ojców pozwolenie na chodzenie po morzannie. Musiały też, nie mogły też więcej jak roz, a już góra dwa razy chodzić, bo każda rodzina chciała te swoje dziełuszki posłać. Chodzowały też po Trójwsi, z tego co wiem, morzanne ze Słowacji i one wyglądały kapkę inaczej niż te dziełuszki. Wiadomo, że tam gazdowie zaglądali przez okno, a idą morzanne, ale to idą ze Słowacji, to nie cztery wajca i narychtujcie jedne dwa, żebyśmy mieli do tych naszych dziełuch jak przyjdą. A też im dawali zeszyty i roztomajte do szkoły pomocy, tak żeby kapkę odciążyć ich finansowo. No to piękny zwyczaj. No strasznie piękny. Ja chciałabym, żeby kiedyś uwidzieć to, jak to chodzą te morzanny. Trzeba się wybrać może do Trójwsi, tam mają bardzo, bardzo dużo tych zwyczajów i wielkanocnych, i bożonarodzeniowych. Trzeba się tam kiedyś wybrać. Pozdrawiamy wszystkich z gminy Istepna. A właściwie to pozdrawiamy z gminy Brynna tak naprawdę, bo somy w Brynnej, konkretnie w restauracji Beskid. Polecamy bardzo fajne miejsce, co by się kawki, herbatki napić z rana. Chcemy zjeść dobry łobiot, przyjedźcie koniecznie, a w lecie możecie się też podziwiać przez szybę albo ze stolików, które będą stać na tarasie, na amfiteatr. Najlepsze miejsce, żeby nie za głośno uczestniczyć w imprezach plenerowych. Także zapraszamy do Beskidu, do Brennej. No a teraz co, Aneczko? Przechodzimy do życzeń. No, trzeba by było powinszować. I drodzy Państwo, pierwsze życzenie. W dniu 18 kwietnia swoje urodziny będzie obchodziła Jolanta z Cieszyna. Droga siostro, dziś kolejny mija rok, nowy etap, nowy krok. Lecz nie żałuj tych swych lat, bo przed tobą cały świat. Dziś życzenia ci składamy, otwarte serca na dłoni mamy. Życząc ci dużo wiary w siebie, cudnego blasku gwiazd na niebie. Dużo zdrowia i morza radości, spełnienia marzeń i bezkresnej miłości. Tego życzy siostra Izabela z rodziną. Następne życzenia wysyłamy do Goleszowa, do pani Emilii Glac. Niech ten radosny, wspaniały dzień na zawsze troski odsunie w cień. Niech się śmieje do ciebie świat blaskiem szczęśliwych i długich lat. A tego życzy wnuczek, córki z zięciem. A teraz życzenia z okazji 25. rocznicy ślubu, którą obchodzą Grażyna i Sebastian Fiedorowie z Międzyświecia. Przeżyć ze sobą 25 lat to wielki sukces. Dlatego chcąc powiedzieć Wam, jak bardzo Was podziwiam i jak bardzo jestem z Was dumna, składam Wam te oto życzenia. Dużo miłości, żeby uczucie, które towarzyszy Wam już 25 lat, nigdy nie wygasło. Dużo zdrowia, żeby ono nie zabrało Wam wspólnych, szczęśliwych chwil. Dużo poświęceń, żebyście byli gotowi na wyrzeczenia dla siebie nawzajem. Dużo uśmiechów, żebyście czuli, że żyjecie dla siebie i że życie to ma sens. Dużo pozytywnych wspomnień, żebyście na starsze lata mogli śmiać się, wspominając przeszłość. Tego życzą Izabela z rodziną oraz rodzice z Cieszyna. Teraz o uwagę pytamy panią Joannę Wątorek ze Skoczowa. Życzenia od fanów dziewczyny, co miała w poniedziałek urodziny. Niech ci życie kolorowo leci i darami swymi codziennie złoci. Niech zdrowie dopisuje i niczego nie brakuje. Wszystkie plany się spełniają, a najbliżsi fest kochają. Tego życzą Psiapsiuły, Ada, Basia, Dominika, Gosia i Kasia. Wszystkiego najlepszego. Kochanej Marysi z Manhattanu z okazji nowego doktorskiego skrótu przed nazwiskiem serdeczne gratulacje
oraz życzenia wielu wyzwań i sukcesów naukowych. Satysfakcji i radości płynącej z rodzinnego życia winszuje Twoja ulubiona kuzynka. 6 kwietnia swój jubileusz, 70-lecie obchodziła spółdzielnia Brenna, do której należy ta szumna restauracja Beskid. Tak, do tych wszystkich życzeń, które już słyszeli, my też, pracownikom i zarządowi, życzymy wszystkiego najlepszego, moc zdrowia, zgody, co buduje i ogromnego uśmiechu. Serdecznie Wam też dziękujemy za tą naszą dzisiejszą gościnę tutaj. Ja się tak zastanawiam, Ania, bo już jest 12, to w Strumieniu już się wszyscy mieszkańcy gromadzą na rynku, bo oni tam mają przepiękną niedzielę palmową. Byłaś tam kiedy? Nie miałam musisz okazji. Musisz się na to koniecznie podziwać. A weźmiesz mnie ze sobą? Wezmę cię ze sobą Wielką Sobotę. Słuchaj, oni też mają takie misteria plenerowe i to mieszkańcy wcielają się w rolę postaci z Ewangelii. No i odgrywają po kolei sceny właśnie z męki Pana Jezusa, z wjazdu uroczystego do Jerozolimy. Zachęcamy Was w Wielką Sobotę, również bardzo uroczysta liturgia, właśnie uświetniona tymi misteriami plenerowymi. Także warto to zobaczyć. A teraz pewnie wjeżdża Chrystus na osiołku w Strumieniu. Niesamowite, naprawdę takie aż teatralne mają. Takie mają piękne misteria swoje plenerowe. A tak w ogóle to się wszyscy rychtują do tych świąt, powiem Ci. W Jaworzu w sobotę z wójtem dziecka malowały jajka. Mówię Ci. W Brennej żeście rychtowali te palmy. Ja nie wiem, jak Ty możesz te przygotowania w chałupie, czy Ty, aby zdążyłaś te okna umyć, wiesz? Zastanawiam się. Ja mieszkam w piwnicy, ja tam nie mam okien. Hania, kaj w piwnicy, nie żartuj. Dla pocieszenia dla wszystkich gospodyń domowych są takie jeszcze, które nie mają umytych okien, także się nie stresujcie, rychtujcie się do tych świąt. No i piszcie też do nas pamiętajcie, życzenia. Że te okna nie są najważniejsze. Nie. Dużo ważniejsze są dobre życzenia, które możecie wysłać na adres życzenia@ox.pl, bo jeszcze przed świętami zdążymy Wam rozpowierzchować. Dokładnie, tak jak macie kierych znajomych, rodzinę i chcielibyście te życzenia przekazać przez nas, no to wysyłajcie w takim razie. My szykujemy się do takiego świątecznego odcinka. No i tak będziemy gdzieś do środy czekać na te Wasze życzenia świąteczne, jeśli byście chcieli w tym świątecznym odcinku. Także. A tymczasem dziękujemy Wam jeszcze raz za uwagę i zapraszamy za tydzień. Nie bójcie się. Życzymy Wam dobrego nastroju, no i wiosny. Wiosny Wam życzymy. Ma się już pogoda zrobić. Wszystkiego dobrego.